Tam się ostatnio stresowała. Co się stało z bossem właśnie? Przepraszam, się telepał jak porąbany. Ale już okej. A, dobra. Zapewne już ta gra się szybko ładuje. Hype train wjechał do celu. Dojechał do celu. Jeeeeeej! Kurde, powiem wam, no to jest dopiero smutek. Na Woodstocku, ostatnim Woodstocku, który był w Kostrzyni nad Odrą, grał Avatar, a nas tam nie było z Anią, dlatego że... dlatego że się Andrzej urodził. To było 4 lata temu już? What the fuck? Tak, no w marcu urodził się Andrzej, a w sierpniu był Woodstock, nie? Nawet Ania mówiła, jak chcesz, to jedź sam, ale jakby... Idea Woodstocku dla mnie polegała na pojechaniu tam razem z nią, więc... W sensie ja nigdy wcześniej nie jechałem na Woodstock, dopiero z nią. Także nie, totalnie to mi się kłóciło i żałuję, no ale może kiedyś się uda Awatara zobaczyć na żywo na scenie. Praca dla każdego. Tak, to już widzieliś. Aha, bo to jest stara gazeta. Dobra, zobaczmy teraz tak, co my tutaj... Co my tu mamy? Przemytnik ze zniszczonym światłem. Z Akaristanu też jakiś przemytnik. Obowiązek pracy. Nie wpuszczamy nauczycieli, artystów, dziennikarzy. Nie wiem, zmiany przepisów w zakresie. Okej, okay, każdy kierowca posiadający towary musi podać ważny list albo wypierdalać. I GUS mówi, że mamy robić badanie techniczne pojazdu. Nie świadczy to badanie o niczym, czy może ktoś wjechać, czy nie, ale generalnie musimy sprawdzić. No dobra. A wiem, bo to był jakiś chłop, który uciekał, a myśmy, kurwa, się rozdupcili przed całą bazą i wybuchliśmy jego samochodem. Dobra, proszę dokumenty. Dobra. Nie, to chciałem zrobić. Dobra. Sevda Soyunov z RK. Dobra. Jedzie do pracy. Jako kto? Jako artysta. No to niestety, ale... Regulacje wjazdowe nie pozwalają. Jeszcze zobaczmy, czy tu się zgadza. Do października, do czerwca. Dobra. Tu nam się zgadza. No niestety, ale tylko... No tylko to. I trochę się morda nie zgadza. Zdjęcie też się nie zgadza. Dobra, ale tak jeszcze zobaczymy do bagażnika. Nic tutaj nie ma. Tak na wszelki. Okej, okay, tu nic nie widzę. Dobra, teraz tak. Nie to, to. Oponki mamy całe, lusterko jest. Tutaj światła są. Zderzaki, lusterka, oponka. Jedna, druga jest. Jest wszystko, czy lusterka są niezbite, niezbite, szyby niezbite. Okej, okay, nie ma co w raporcie napisać. Proszę bardzo. To kontrola zakończona, wszystko się zgadza. Wypierdalać mi stąd. Pewnie, że się uda pojechać, są dosyć aktywni. Tak, tak, w ostatnich latach są bardzo aktywni koncertowo. Bardzo wystrzelili z popularnością i... No i teraz nie ma problemu, żeby się, wiecie, na koncert jakoś udać. Chociaż ostatnio mi się wydaje, że w jakimś... O, ten jebaniec, to ten. Dawaj, po niego. Ale czemu tylko 70 dostałem za odwołanie tamtego ziomeczka? A, widzę, że pojechał na wprost. A, pod V. Okej, okay, dobra, nie byłem pewien, gdzie się kamerę zmienia. Tak, coś czułem, że właśnie drugi będzie chciał się przedostać. Czy my jeszcze nie pojechaliśmy na koncert? Znaczy, wiesz, no i koncertują cały czas. Mi się wydaje, że właśnie jakiś koncert był Awatara, ale był chyba w Gdańsku czy coś. Plus, wiesz, no małe dziecko, nie? To jest główny problem. No nie zawsze też się wszystko zgrywa. Na przykład, nie wiem, do Gdańska, do Trójmiasta nikt będzie chciał mi się jechać na koncert, więc... Czasem się czeka, że zespół na przykład zagra gdzieś bliżej. Gdzieś na południu. Jak mówiłem kiedyś ostatnio na streamach, że...
dla mnie jakby nie ma problemu jeździć totalnie zupełnie po południu Polski, ale jak musiałbym gdzieś już na północ jechać, to mam takie mech. Jakby Łódź, Warszawa, Poznań, dalej nie jadę. Pierdole. Inny świat. No dawaj tego ziomeczka, no. Znowu będziemy 10 kółek robić, no. Niestety najwyraźniej musimy pozbierać teraz fundusze na na samochód. Bo tą suką policyjną to ciężko. Da się, ale ciężko. Jakby ciężarówką uciekał, to inna sprawa. Oh shit. Nie! Noż, kurde. Dawaj za nim. Ach, te emocje, te pościgi i wybuchy. Znaczy, dosłownie ostatni stream zakończyli wybuchem, więc tu się nie ma co śmiać. Zastaw drogę. Tak, ale to. Popatrz, że u góry masz wskaźnik, i jeżeli ten wskaźnik dobiegnie do końca, czyli gdzieś tam daleko się znajdzie ode mnie ten ziomeczek, to. Uj! To po prostu mi gnojek zwieje, a nie chcemy tego, więc jak. Ta mapa jest na tyle duża, że po prostu on ucieknie stąd, nie? W sensie jakby, że go zgubi, o, na tej zasadzie. Wiem, że on jedzie w kółku ustaloną trasą, ale no. Co mam zrobić? O, jesteśmy przy hotelu, czyli właściwie dojeżdżamy na granicę z powrotem. Najpierw by było, jakby uciekł przez tą samą granicę z powrotem gdzieś tam do siebie, nie? A kurwa! Dobra, udało się. Na razie średnio idzie to ten. No nic, musimy kurde kasę na radiowóz pozbierać. Bo to ciężkie. Ostatnio go złapaliśmy po kilku kółkach, ale no. Skończyło się bombowo. Hehe. No come on. Dawaj. Halo, ograniczenie do 50, pan za szybko jedziesz. Za tamtym razem mieliśmy taką. Widziałem tę trasę, że dało się na niektórych miejscach, wiecie, pościnać zakręty i uzyskać przewagę dzięki temu, ale tutaj tak średnio, ale. Nie za wcześnie. Kurde, no. Jest! Chuja tam. Okej, po prostu postanowił. Jest, aresztuj, dobra, jest, udało się, Jesus. To co, strzelamy gnoja? Kościu, kurwa. Rozjebie cię, kurwa. Chodź, gnoju. Co za dzień? Na chuj było uciekać? No i jebany. Oh shit! Kto tu strzela do mnie? Tamci! Jebany. To zasadzka była. Oni po prostu chcieli, żeby mnie wyprowadził w pole. Celowo się tutaj gnojek pewnie zatrzymał. Czekajcie, czy ja nie mam jakiegoś ten? A, nie mam karabinu, no tak, bo nie. Bym wiedział, że na akcję idę, to bym się wziął jeszcze kurde kałacha, nie? Ale dobra, oni są. Cięcy w rajtkach. Ma shotguna. Nie, ja nie mam kałacha, mam shotguna za to. Ale w bazie został. Powinien być w samochodzie dostępny. Dobra, jest. O nie, szybko czekają na przejściu granicznym, zapierdaj. No kurwa, serio. Dobra, jedziemy na spokojnie tym, żeby nie ten. Czy on mnie przesuwa? Lol. No jak? Jeżeli dobrze pamiętam, to jadąc tędy dostaniemy się z powrotem na granicy do hotelu. Więc...
więc... Oh shit. Okej, dobra, tak. Dobra, cały czas za drogą, potem w prawo na końcu. Nie będzie źle. W ogóle brak jakiegokolwiek ruchu ulicznego, jeżeli ścigamy kogoś. Tak to mogłoby być trochę... Znaczy, to mogłoby pewnie więcej przeszkadzać, niż być pomocne, ale może wtedy by się, wiecie, wpierdzielił w coś. Ten Makaro to coś ledwo się dawało przeładowywać. No. No nie jest takie piękne, kolorowe to życie, kurde, na granicy, no. Trzeba się starać. Ja ci mam ziomeczka z tyłu, czy nie? Najgorsze, że jak włączę mapę, to kurwa gra się nie zatrzymuje. To jest przejebane. O nie, następni. Okej, dobra, skończyło się. LOL! Co to było? Aha, tam gdzieś jakbym w lewo skręcił, musiałbym specjalnie skręcić w zasadzkę. No to by było kurwa ciekawe. Ja też w Horizonie ten kocioł, w którym był boss, od razu na starcie ten kocioł robiłem, jak napisałem, że mnie nie będzie godziny. Okej, to co tak długo robiłeś z tym? Faktycznie był taki kocioł, gdzie się wchodziło od razu bosik. Ale czemu ci to tak długo zajęło zatem? A zrobił mnie tego, co powinienem. Ja, wiesz co, ja w pewnym momencie robiłem same kotły. Po prostu jak już miałem większość mapy odblokowaną, mam takie, okej, dobra, nie robiłem tych kotłów wcześniej, ja teraz nie muszę robić wszystkich, ale jebać wszystkie, kurwa, naraz. Na hura. Cholera, dobra, przepraszam. Jesteśmy. A wyłączę ten silnik, idziemy stąd. Dobra. Spokojnie, teraz nie mamy szlabanu. Czy gotowy na akcję? Pilna interwencja. No dobra, możemy to zrobić. Aczkolwiek potrzebujemy najpierw mieć... się doposażyć, bo to kurde tak, no łopaty to na chuj. Tu ile kokainy, o Jezu. Te widły... Amunicję sobie weźmy, nie? A to jest gazrurka tylko, shit. Dobra, dawaj widły tu. Co interwencyjna, kurwa, kupię chuje, no nie, nie chciałem odrzucać, po prostu chciałem, kurwa, się dozbroić. Tępe chujki, no. Dobra, jebać ich, kurwa. Z dupy to jest w tej grze, no. Kurde, chcesz się przygotować, bo jak odpalę tą misję, mam 5 minut, żeby się tam dostać, a to chciałem się przygotować najpierw. Takie gówno. Musiałem zrobić ten z dominacją na niszczyciele, żeby zrobić tereny łowieckie. Mam już to z głowy, więc mam luz, ale kusi mnie, żeby zacząć dodatek, żeby dostać OP łuk. No, ja w końcu muszę sobie siąść do tego dodatku, ale stwierdziłem, że nie. Najpierw skończę Atomic Heart i God of War, bo... No, bo wlekę się z tymi rzeczami. Szolek. Siemaneczko. Sikiereczką. Azad Wahib. Dobra, to się zgadza. Turystyka, no dobra, to nam się zgadza, to nam się zgadza. Do maja, do czerwca, daty w porządku. Paszport, tylko skąd on jest? Kurwa, ty, brakuje mu kawałka karoserii. Ale światło ma całe. O, z tego ziomeczka żeśmy ten, co nam uciekał, już jest ogarnięty, no dobra. Sprawdźmy, bo ten stan techniczny jest opłakany tego wozu. No dobra. Niech będzie, niech se pan wsiądzie do pojazdu. Co to za 25-minutowy odcinek? Kurde, panie, albo dostajesz pan 25-minutowy odcinek, albo pan nie dostajesz żadnego. No kurde, tak to wygląda, no. Dzisiaj też nagrałem taki krótki przed streamem. I większość jest przegadane, ale to nie moja wina. No dobra, może wjechać. No nie jest z Zakaristanu, nie przewozi nic, może wjeżdżać. Wszystko się zgadza w sumie, ale ma tak. Nie ma zderzaka z przodu? Mi się wydaje. Brakuje kawałka karoserii. Z tyłu też nie ma zderzaka. W sensie musiałbym... Czekajcie, czy ja mam tu jakiś taki, wiecie... wbite szyby, zniszczone światła.
Brak lusterek, przebite opony, wybrakowana karoseria. No nie jest to Akaristan, tylko jakiś inny. Ale... szukaj kontrabandy. O, tu są pojazdy. Z maluch. O właśnie, duży Fiat. No, on powinien z przodu też mieć zderzak, a nie ma. Więc tak, nie ma karoserii. Czy kawałek karoserii, gdzie to jest? Dwóch zderzaków brakuje, wybrakowana karoseria. Jednego lusterka też brak. Dawaj. Światła są tu i tu. Jedna szyba wybita. Przebita opona zniszczona, opony. Nie, opony są chyba całe. Opony są całe. No dobra, no możemy mu dać wjechać w takim razie. To wszystko i może pan wjechać w sumie. No to trzymaj się, Ozzy. Trzymaj się cieplutko i do zobaczenia. Pewnie we wtorek normalnie. Na strumyku. I następny. Okej. I teraz perfekcyjne kontrole dostałem 130, a za tamtego wcześniejszego dostałem tylko 70. Dlaczego? O, jaki ładny przyjechał, siemaneczko. O, przepraszam. Tak, dokumenty. Dobra, skąd jesteś? Kagastam. Nauczyciel. A, no to, no to nie możesz pan wjechać, kurde. Alimbatajar. Tu się zgadza. Do maja, do czerwca to się zgadza. Ważne do grudnia. No to wszystko się zgadza. Twarz też. Ale niestety... wjechać pan nie możesz. Wygląda na całkiem ten, tak? Bo to jest nauczyciel. Odmowa dla nauczycieli, dziennikarzy, artystów. I zasadniczo nie widzę żadnych uszkodzeń. Lusterka są, karoseria jest, zderzaki, lampy, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No to niestety jakby standardowa odmowa. To wszystko. Raport inspekcji. Regulacje wjazdowe. Odrzucony. Ataju, siem rachowy. Jaki wkurwiony nauczyciel. Ja tu przyjadę, jeszcze będę was uczył, zobaczycie. Czy będę rozważał Stardew Valley? O, to jest gra, w którą no, tam się trzeba mocno przyłożyć znowu i żeby tam podziałać. Nie wiem, może kiedyś, ale na razie nie mam ciśnienia na to. Ale może kiedyś bym odpalił faktycznie. Czemu nauczyciel nie może wjechać? Jest. O, dostałem awans, jak miło. Coś tam zwiększone, ale zbyt małe napisy. Regulacje wjazdowe są takie, jakby... no, wiecie, nasz piękny komunistyczny kraj tutaj stwierdził, że no, że wprowadzają obowiązek pracy. I wszyscy obywatele i wszystkie osoby z zagranicy, które chcą przyjechać za pracą, mają mieć pracę, natomiast są osoby o profesjach niepożądanych. Są to artyści, nauczyciele i dziennikarze. Ciekawe czemu. Dokładnie, to jest praktycznie papers, please. Ja bym to dwa lata robił. Słuszno, jest taka opcja. Dobra, kim jesteś? Pokaż dokumenty. Ten wygląda na cwaniaczka. Zjednoczone Rali. Okej, okay, morda się zgadza. Katras Atmaka się zgadza. Brak zgodności numeru, a już miałem zapowiedzieć, że jest ok. Tu ma ok. Dobra, no to tak tylko w sumie to numer paszportu jest z dupy. Ale oczywiście możemy spróbować go tu jeszcze namierzyć, czy coś tu nie przejeżdża razem z nim. Wygląda raczej ok. No kurde, sterka ma.
No nic, no wygląda ok, ale nie może wjechać. Lusterka, opony, światła, zderzaki, karoseria. Wszystko się zgadza. Znaczy wszystko ma. Proszę bardzo. Raport jest tak, odrzucony za paszport. Dajnara. A, Atmaka, no tak, ATM, tak, faktycznie, paszport. A co za jakieś, kurde, dziady tu są. Dobra, do widzenia panu w sumie. Znego Dajnara. Tak, tak, siemanko. Koniec dnia pracy. Oj, więcej hajsu dostaliśmy, świetnie. Wiele do zrobienia. Zobaczmy, czy możemy, czy nas stać na tego. 1200, kurde. Trochę nam brakuje. Atajcie. Gdzie jest ten jeden ziomek, którego żeśmy aresztowali? Jego nie ma tutaj, kurde? Mamy trochę kontrabandy, sporo kokainy. Może byśmy tą kokainę przewieźli i zobaczyli, czy nam się uda. Chociaż tak... Chyba tak, Boże. Te rzeczy chyba zbyt wiele. Oh shit. Aha, możemy tak zrobić po prostu. Chyba aż tak dużo to niestety nie daje nam. No dobra, spróbujmy się przejechać, zobaczymy. Tylko tak, znowu jak kupimy, jak będziemy mieli 1200 i kupimy za 1200, to znowu będzie, że wejdziemy na minus, nie? Wejdziemy na minus, bo... A jest tutaj, kurwa, rzezimieszek. To możemy go w sumie od razu zawieźć. Czy to można sprzedać? A czy ewentualnie można próbować handlować z tymi ziomeczkami, którzy nas odwiedzają na granicy? Nie wiem, czy to można akurat sprzedać kokainę. Natomiast można to po prostu zawieźć do... na posterunek policyjny i tam ci po prostu dadzą kasę za to. Za sprzedanie, znaczy no, za tą kontrabandę, za oddanie kontrabandy, o, na tej zasadzie. Będę miał lepszy wóz, tak, tylko problem, jeżeli będę miał lepszy wóz, ale będę na debecie, nie? A tutaj się będą czaić jakieś chujki za chwilę. O, shit. Bo już mi tam oznaczyło ten teren. Ale damy rady. Po kolei lubi uciekać. Nie będziemy się z nimi bawić. Nawet ich nie zdążyłem zauważyć, nawet się muzyka nie załączyła. Oh shit. Jebany kurwa maluch. Patrz jak jeździsz, chuj. Kurwa no. Zajeżdżają mi drogie. Otwierać. Przyjechałem. No się wiecie, zastanawiałem, co z tym ziomeczkiem się stanie. Co go mamy na tym, ale po prostu on tam został. Trzeba by go albo przenieść tu, albo przenieść tam. Dobra, 160 za więźnia. No tak naprawdę już niewiele nam brakuje. Na... Oh shit. Nie. Trzeba, żeby tu zrobić kółko. Chyba po prostu można tu kółko zrobić. Nie musimy wycofywać. Trochę niebezpiecznie tu, ale... chwila. Ty, no tak, bo tu pamiętacie, że jest jeszcze coś takiego, że jest wykopywanie jakichś skarbów, że to jest gdzieś tu porozsiewane. Się zastanawiam, czy na przykład da się gdzieś tu, wiecie, wejść i coś znaleźć. Cześć. Nic za specjalnego. Gdzieś można tych skarbów szukać. Tak samo jak tych części jakiegoś tam raportu CIA czy coś takiego. Widziałem drzwi? No nie ma. Zobacz, lepiej. Nie mam też reszty ciała, mam tylko przedramiona, kurwa, do łokci. Upierdoliło mnie w łokciach, znaczy ręce mi przy łokciach, tylko że... Nie, tak, upierdoliło mnie w łokciach. Jakby łokcie i dłonie zostały, reszta nie. Kierowca mnie przeprosił za to, że mu zajechałem drogę. No, zajebiście. I tak to było, tak to powinno być. Ale rękawki podwinięte, oczywiście, że tak. Jak prawdziwy facet. Gdzieś też są chyba światła pod J. O, świetnie. Dobra, teraz tak, zatrzymajmy się.
Cmentarz, baza policji. Trzeba by się trochę skrócić sobie drogę. Za chwilę w lewo na następnym. Przejdziemy przez środek lasu, nie będziemy jechać planszy dookoła, bo bez sensu. No właśnie o tym mówię. Reszta jest po Wi-Fi jak w Raymanie, tak, dokładnie. Reszta jest tylko teoretyczna. Są te narzędzia Vlada, a my jedziemy dalej na wprost. Znaczy, tak szczerze mówiąc, no wiecie, tu jest otwarta plansza, nie wyobrażam sobie teraz chodzić po tych lasach i kurwa szukać tych z łopatą tych jakichś tam ukrytych skarbów, nie? Jakbyśmy mieli jakieś wyznaczenie, że o, to się znajduje w tartaku, to się znajduje gdzieś tam, to jeszcze miałoby to sens. Źle pojechaliśmy, tam jedziemy. Ale tak, to proszę was. Jebane slalomy. Gdzie teraz? W prawo, ok. A to już z tej bazy mamy na granicy całkiem niedaleko. Będziemy mogli sobie wózek kupić. Hehehe. Dzień dobry. Z mojego Dajnara. Siemanko, siemanko, proszę bardzo, przyniosłem bardzo dużo kokainy. 403, no i dobrze. I dobra, teraz musimy tylko wrócić do siebie. Tak, kurwa, syrenę se włącz, debilu. Dobra, dajmy tak, może teraz. Trafimy, czy nie? Niech to chuj. Nie zdążyli otworzyć. Dobra. Kurwa, zdążę przed nim. A chuja tam. Kurwa, kamień. Najbardziej mi się podoba to, że cokolwiek byśmy nie zrobili w tym naszym samochodzie, w sensie, nie wiem, obtuczemy go, lekko porysujemy czy coś, no to musimy go naprawić, tak? Koszty naprawy 50 tam dolarów. No nie wiem, czy są, no dolary. 50 dolarów. Rozjebiesz go doszczętnie i rozdupcesz, kurwa, że zostanie z niego jedno koło? Też 50 dolarów. Także naprawiać to się opłaca dopiero jak jest na skraju wybuchu, tak naprawdę. Że za szybko cofam? Tam. Nie ucz mnie, jak mam jeździć, kurwa. Jesteśmy. Chuj, postawimy go kurwa w poprzek. Cześć Eli, siemaneczko. Nie tak, tak. Nie, wyłącz ten silnik. O, dobra. Coś powtórki z ostatniego live'a? Nie, 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 spokojnie. Nie potrzeba, siemano. Jakby wprawicie ten szlaban kiedyś, czy nie? Nie, nie wprawią, no dobra, chuj. Ej, ważna kurwa rzecz. Ostatnio się dowiedziałem, siedzę sobie, kurde, jem sobie coś w nocy i to sobie włączę na chwilę ATS-a i sobie włączę jakikolwiek losowy filmik na YouTubie. Polecił mi jakiś filmik o chłopie, który jest maszynistą, wiecie, w pociągu i w ogóle. Kojarzycie ten motyw, że jak utkniesz na przejeździe kolejowym, to powinno się wyłamać szlaban? To uwaga, to jest kurwa kluczowe. W sensie, nieważne czy wiecie, samochód wam zgasł, czy zostaliście tam na tym na tych rogatkach. W sensie, wjeżdżacie na przejazd kolejowy samochodem i szlaban się wam zamknie i zostaje samochód. OBS za OBS. Co, mamy się OBS-ami wymienić? Czy co? O co chodzi? Nie rozumiem. What the fuck? OBS to jest darmowy program, nie trzeba się nim wymieniać. No więc wracając, siedzisz na... Wiem, śmieję się, ale nie, to było głupie po prostu.
utkniesz na przejeździe kolejowym z jakiegokolwiek powodu. Nie podnosisz szlabanu. Tylko go, kurwa, wyrywasz. Nie wiem, wbiegasz w niego łbem, kurwa, i próbujesz go wyrwać. W sensie nowoczesne szlabany są zamontowane na, kurwa, dwóch, trzech śrubkach i po prostu da się go, kurwa, wyłamać z tych śrubek. Dlaczego? Dlatego, że wyłamany szlaban zgłasza błąd do systemu. A zgłoszony błąd do systemu na rogatkach oznacza, że na odpowiednim semaforze pociągi przed przejazdem mają informację, że coś jest nie tak na przejeździe kolejowym i mają zwolnić do 20 km na godzinę. Więc jeżeli... znaczy, okej, okay, jeżeli... Nie wiem, wdupcasz się na przejazd i widzisz, że pociąg już zapierdala, a ty utknąłeś na szlabanie, to jakby, no, to jakby nie próbujesz go wyłamać, tylko spierdalasz, bo to on już widzi, że jest nie tak. Ale jeżeli utkniesz na przejeździe kolejowym, nie ma pociągu, staraj się wyłamać szlaban. Dlaczego? Dlatego, że kon, kurwa, dostanie informację i zdąży wyhamować pociąg. I łącznie z tym, że jakby jedynymi szkodami będzie ten wyłamany szlaban, za który i tak nie zapłacisz, bo zapłaci twój ubezpieczyciel i po prostu ci pociągnie ze zniżek, ale to mniejsza z tym. Jakby, kurwa, mega kluczowa informacja, w sensie o tym nikt nie mówi, dlaczego masz ten szlaban wyłamać, że o, już lepiej wyłamać szlaban i uratować sobie życie. No tak, ale to powoduje, że pewne debile starają się podnieść szlaban, żeby sobie samochodu nie porysować, a to nie o to chodzi zupełnie. No, to jest kurwa zajebista porada, właśnie, kurwa, od wczoraj wszystkim o tym trąbię, bo kurwa to jest mega ważne i mega istotne. Chuj wie, kiedy taka wiedza się przyda. Dobra, kontynuujemy. Semafor, a to nie ci, co robili polskie bajki w tamtym wieku. Tak, faktycznie był semafor. Studio graficzne semafor, ale semafor to jest po prostu inaczej. Sygnalizacja świetlna, ale w kolejnictwie tak się używa. Semafor, dobra. Komputerek i samochodzik. I będzie nas stać na tego ziomeczka, proszę bardzo. Prędkość maksymalna, 3 kreseczki więcej, proszę bardzo. Można ulepszać je nawet, wow. Dobra, na nic nas więcej nie stać. Wspanko. Jej, koszt dzienny już 300. Jezus Maria, oszczędności, dzisiejszy bilans. No tak, ale to po wszystkim leci. To co będziemy mieć? 5 dolców na koniec dnia, czy coś? 61, Jezus. Gotować na żyrobotca dennaja? No panie, kurwa, oczywiście, że tak. Tylko, jakby lepiej się zabezpieczyć. Ziomeczkowi powiemy, że nam zespawnował ten drugi samochód, nie? Bo jak będziemy mieli kogoś, kurwa, gonić, to ty, a nie spawnować na bieżąco. Pościg 30 na godzinę zmieni się w pościg 60 na godzinę. No kurde, a co, a nie lepiej, tak? My kogoś dogonimy. Dobra, jakieś nowe wytyczne? Nie ma nowych wytycznych, dobra. Dawaj, wjeżdżaj tym, kurwa. Co to jest? Jakie wielkie te ciężarówy. Ma coś tam? A ma żywca. Siemson. Proszę rado. Przembudu, eto pariatko. Walenty Sawczuk. Akaristan. To zobaczmy. Brak zgodności. No niestety. Tutaj do listopada, tutaj do maja. Dwie świnie. Walenty Sawczuk. Nic, ja mam na sprzedaż, daj mi spokój. No i on jest z Akaristanu, czyli od nas. Co oznacza, że może być coś nie tak. Świnie nie wyglądają na sztuczne. Tylko opiszmy. No ale jeżeli mu się paszport nie zgadza, to trochę słabo. A że jest z Akaristanu, jebanie, przewozi kontrabandę. Kurwa, areszt. A nie, muszę najpierw to rozciąć chyba. A kurwa, alkohol sobie jebanie przewozi. Ale co, nie mogę go aresztować? Wypierdalaj. A czemu nie mogę go zaaresztować?
skoro kontrabanda została znaleziona w oponach. To nic. Co on tam ma? Apteczkę. O, jebaniec. Apteczkę ma. O, i tu może on w środku też ma kontrabandę, tego nie wiemy. Tutaj też, o kurwa. To nie tym. Kurwa, ile tego. Nieźle. Już teraz mogę go zaresztować, dziękuję. Tak swojego aresztować, chuj, kontrabanda, kontrabanda, nie? Swój, nie swój. Do więzienia i tyle. Tu się nie ma co cackać. Nic sobie tylko wezmę. Szlecz, nie szlecz. Nie no, szlecz nie trzeba, ale... A, weź mi to posprzątaj, tego gruchota. Dobra, przemyt udaremniony. Ale dlaczego tak mało hajsu? Ja chcę więcej. Przedni z... A, jeszcze w zderzaku było! Kurde, no dobra. Mogłem bardziej przeszukać. Jeszcze pełno było ukrytych. Pod deską rozdzielczą. Silnik, lewa tylnie opona, przedni zderzak. Kurwa, jeszcze w chuj. Czterech nie znalazłem po prostu. Ale dobra, przemyt udaremniony to najważniejsze. Siemson, dawaj, co tam masz, pokaż. Okej. Okay. Jest siekierą na niego. Krawiec, dobra, ważne do tego, do... ale tu jest... Nie, do maja, dobra, to się zgadza. Do października, sprawdźmy, czy to się zgadza. Tahir, Orza... Nie, Orazalew, Orazalew. Orazalew, dobra, tu wszystko się zgadza. Okej, krawiec, to po co mu kurwa klatki dla świń? No ale generalnie to wygląda okej. Raczej tutaj nic nie... Nie ma, nie przemyca. Chyba możemy go puścić, tak mi się wydaje. Dobra, będzie tego. Jedź pan. Proszę bardzo. Alara, ćlo! I następny. Co? Co znowu, Pawle? Ale jak ktoś jest tak chudy jak Glifik albo Enigma, to nie da rady wyłamać lebanu. Przerąbane. Czemu znowu nie dostałem full? Prawidłowa kul... O Boże, zapomniałem o tych jebanych usterkach. No tak. Etinuwoczka regulka adalejno spadna. One turo górniczka eto jaksa kidnaja. Meno atma abjawica tajet. Eti zaliżno incidentie. Dzieciaki do kopalni, kurwa. Zobaczmy, co ma w środku. No tak, nie dostałem pełnej wypłaty, bo GUS potrzebuje jeszcze informacji o tym. O stanie technicznym pojazdu. I mi kurwa wycięli z tej, z wypłaty normalnie, no. Jonas Volk, czemu ten ma jakąś inną, ten mniejszymi tymi literkami? Brak zgodności, o nie! Styczeń, brak zgodności. Tu jest akurat do grudnia, to się zgadza. To już mamy sporo niezgodności. Przewozisz coś, nie przewozisz nic. A że twojego nazwiska używam, że gruchot. Dobra, tutaj mamy zderzak, lusterka, opony. Nic nie porozbijane, lusterko jest, opony są w całości, szyby w całości. Dobra, może zawracać, bo się paszport nie zgadza mu. Aresztowany to nie, ale kontrola zakończona, odrzucony. To mala.
Dlaczego? Nie wiem. Zobacz za kurwa na dokumenty, pało jedna. Następny. Dawaj tym starym tu. Jeszcze jeden tam był z tyłu. No i tu jest perfekcyjna kontrola. Snopy siana ma. Marvin. Dasht Seren, okej. Tu nie mamy zgodności. Tutaj się zgadza, czy to się zgadza? Tu jest akurat zgodność, jedzie do pracy jako mechanik. Do czerwca, no ale i tak nie może wjechać na nieważnym tym. Paszport jego stracił ważność już. Data ważności niestety tak, ale jeszcze oczywiście musimy sprawdzić wszystko tu. No, wyładujmy wszystko. Teraz możemy to spisać. Czy się zgadza? Sprawdzić, czy nie ma kontrabandy w środku. Okej, przynajmniej ładunek się zgadza. No to tak jakby zwykły czajny ziomeczek, tylko po prostu nie zauważył, że mu się paszport skończył 3 tygodnie wcześniej. Jeszcze musimy sprawdzić stan techniczny. Kurwa, nie wiem, czy to ma zderzak? To powinno mieć zderzak? Pewnie powinno mieć jakiś zderzak, a nie ma. Chociaż chuj wie. Ma na pewno flaka. Nie ma jednego lusterka. Ma dwie przebite opony. Nie ma lusterka i brak... dwie przebite opony. Chyba jest brak zderzaka z przodu, ale musiałbym to sprawdzić dopiero. Nie bym przejrzał to się... przejrzeliśmy. Czy to jest to? To jest chyba ten, nie? Wygląda jak ten. I to powinien mieć zderzak z przodu, czy nie ma zderzaka. Dobra. Idź pan w chuj. A, muszę mu oddać jeszcze siano. Ada? Chodźcie, kuźwa. Arosko, warisiu. Kapral. Strapral, kurwa. Chodzi i kurwa pasikoniki zbiera tylko, no. Tyle z niego pożytku. Zdjęcie się zgadza, no ale odrzucamy. Za niezgodności. Ona, ja nie ta pot. No i ostatni duży fiacik. Z fartem, ziomeczku. Napraw ten samochód i napraw swój paszport. O Jezu, jaki gruchot kolejny. Dobra, dzięki. Opony, o dziwo, całe lusterko jest. Zderzaki są. Kury, kurwa, bagażniku jebany wjedzie. Dobra, zobaczmy go. Isad Sahin. Sahik. Tu już się nie zgadza. A tu jest Sahir. O, mocny brak zgodności. Dziennikarz, tym bardziej nie może wjechać dziennikarz. Okej, jeden kurczak, dwa bagaże. Chyba się też nie zgadza. Tu się o dziwo zgadza numer paszportu, no ale dziennikarza nie wpuścimy. Sierpień, maj, lipiec. Zgadzają się lata. Ale ten się chyba nie będzie zgadzać jeszcze. O, czekajcie. Ogarnę dwie kury? Nie ogarnę, trudno. Zerkniemy, czy nic tu nie przewozi. Ale właśnie tak mi się wydaje, że jakby on tu nic nie będzie przewoził, bo tym wężem to oznaczeni są tylko ci, co są jako przemytnicy, a przemytników nie mamy, bo ich już wytegesowaliśmy wszystkich. No ale nie zgadza się też raport kurczakowy. O dziwo, nic mu nie brakuje w samochodzie. Dobra. Zwróć mu to. Raport się nie zgadza.
z listem przewozowym, bo tutaj brakuje chyba w wykazie jednego kurczaka. No właśnie, no to odmowa. Dobra. Igites. Ta mala. Dach z krakersów, tak. Bo to taka podsufitka jest, nie? Śmieszna. Dobra, wszystko zrobione. O dziwo. Chyba można kończyć na dzisiaj. Oddajcie wariuszu komandieru. Eto ciemać ten naja. Mhm. Wszystko na dzisiaj. No to wspanko. Alarm! O nie! Schowam się tu. Kurde, ci się za kiblem ukryli. Dobra, czekajcie. Jak bym podejdę bliżej, albo oni do mnie podejdą, to wtedy strzelba. Ej, przeładuj. No kurde, co jest? Ile razy przecież przeładowywał tą strzelbę? Dawaj, no, trochę więcej naboi niż jeden by się przydało, nie? Nie bańce. Kurwa, granat z dupca. Strasznie podnosi tą strzelbę do góry. Czemu, kurde, nie ten? Za moim chałupą się schował. Jeszcze 7 przeciwników zostało. Świetnie. Jezus, nie rozumiem tego shotguna. On się przeładowuje automatycznie tylko, wiecie, jeden nabój. Znaczy, teraz rozumiem, że jest dobrze jeden przeładować w takiej sytuacji nagłej, ale kurde... W przyzwyczajnym przeładowywaniu... To jest, kurwa, głupie. Dobra, dawaj pistolet. Ło, kilkam, Jesus, już. Okej, pokonanie 12 pokonanych. Hajs zarobiony, dobrze. Najważniejsze, że hajs się zarobił. Dobra, chyba możemy iść spać dałej. Przydałby się karabin. No, drogi był, wiesz, chyba 1200 kosztuje. Czy 1600, coś takiego. Więc musiałem wziąć ten. O nie, jeszcze hajsy poszły. No ale dobra, przynajmniej zarobiliśmy trochę na tych rzezimieszkach. Karabin to by się wyborowy tutaj przydał. No ale cóż. Mariuszu? Jej, wielkie porządki. Nie, Olimpia, zagrajcie. My madre listoć lejno obatnie. Maszyny, a ci na żywysza jadą, madre blisz, tacz. No, parę wosków zjem. Uuu, nowe wyznaczniki. No okej. Okay. Zawalenie kopalni. Co najmniej 5 górników zginęło w wyniku zawalenia się nad ranem podziemnego tunelu w kopalni węgla kamiennego Bryłka. Ekipy ratunkowe usiłują wydostać 12 zasypanych osób. Dodatkowo na pomoc poszkodowanym wyszło ponad 1000 mieszkańców okolicznych wiosek. Na ten moment nieznane są dokładne przyczyny tragedii. Ciekawe, czy tam był jak taki ziomeczek, który mówi, że musi się natychmiast dostać do kopalni, bo zatrudnili tam dzieci i za chwilę dojdzie do katastrofy i on musi tam się dostać, ale my go zawróciliśmy z granicy. Teraz pytanie, czy jakbyśmy go puścili, to czy nie byłoby... Nie byłoby tego listu tutaj zapewne. Okej, wielkie porządki. Okej, zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy ograniczenie dotyczące zatrudnień zostają tymczasowo zawieszone. Projekt listy zawodów niepotrzebnych wróci do Sejmu w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek. A czy jednak stwierdzą, że jednak nauczyciele będą spoko, nie? Mhm, jezu, ile przemytników. Dobra, przygotowanie do igrzysk. Zabranie się do kraju wstępu pojazdom posiadającym więcej niż 3 usterki techniczne. Mhm. Tak, odmowa wjazdu dla niezgodnego listu. Tutaj, tak, kontrola techniczna i jeszcze coś.
karta pojazdu z 28 kwietnia na terytorium Akaristańskiej Republiki Ludowej obowiązują nowe zaostrzone przepisy, zgodnie z którymi przyjezdni zobowiązani są do okazania karty pojazdu i jakiekolwiek błędy w dokumencie powinny skutkować odmową wjazdu. Kurwa. Sporo. Dalej mamy przemytników. Dwie wybite szyby, zjednoczone rally, czerwony kolor i 43 lata. Waga ciężarowa. Sprawdź, czy dany pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej. Znajdziesz ją w karcie pojazdu w swoim podręczniku służbowym. Pamiętaj, by oznaczać ewentualne wykroczenie w raporcie. Nice! Okej, mam czerwony samochód i widzę, że ma jakąś oponę na pewno już przebitą. Celuję z pistoletu tak na wszelki wypadek, jakby miał, wiecie, próbować nas przejechać albo szlaban. Dobra, dokumenty. Czerwony kolor, tu mamy jedną oponkę przebitą. Krowa jest o dziwo żywa. Dobra, od razu przebita opona. Od razu jedna. Dobra, zważmy sobie pojazd. Ale chyba musimy krowę wyładować, nie? Nie, to jest dopuszczalna masa całkowita. 20-30. Okej, jest dowód rejestracyjny, 20-30, dobra, jest. Jakiś Petr, sprawdźmy sobie numer w ten sposób, dobra. Jedzie do pracy, ale już nie są ważne. Nie jest ważne, nie musimy mieć tej karty już o pracę. Sierpień, czerwiec, tu się zgadza, jeżeli chodzi o wjazd. Jedna krowa jest, Petr Sabirow, Petr Sabirow, okej. Mikros 26D, typ pojazdu, numer rejestracyjny, dobra, sprawdźmy, czy to jest na pewno ten Mikros? EGW 2392, nie zgadza się. Nie zgadza się niestety numer rejestracyjny. Mikros 26D, wydaje mi się, że to nie jest w ogóle ten samochód. To jest Mikros. Typ pojazdu się nie zgadza. List przewozowy, o dziwo, jest ok. Chyba kot mi miauczy. Poczekajcie. Okej. Pokaż kota. Nie będę jej męczył. Jestem. Kota musiałem wpuścić. Dobra, tu się o dziwo zgadza. A jak wypakuję krowę, to będzie inna tutaj ten? To powinno aktualną masę pojazdu pokazać. Tak. Co ta kurwa krowa jest taka mała? What the fuck? Dobra, weź ją tam, wrzuć z powrotem. To nie wygląda jak ciele, tylko jak po prostu pomniejszona krowa. Dobra, teraz tak, kontrabanda. Patrzamy, miał być czerwony samochód, nie? Proszę sobie wysiąść. Brakuje mu lusterka w ogóle. Jednego też. To wydaje się, że reszta jest ok. Oj, nie ma szyby, ma szyby wybite w ogóle. Teraz zauważyłem. Dwie wybite szyby przynajmniej. Brak jednego lusterka. Światła są, ale tu nie ma szyby. Tu nie ma szyby i tu nie ma szyby. To się nie zgadza. Zderzak jest, jeszcze światła z tyłu są. Regulacje wjazdowe, ok, zdjęcie, tu reszta jest ok. Nie wiem, czy teraz mam... Regulacje wjazdowe są tu, ok. Błędy, no to regulacje wjazdowe też powinniśmy zaznaczyć, że są niezgodne po prostu. Znaczy, to są tak jakby inne, ale no i tak czy siak. Zakończone, odrzucone.
I można dawać następnego. Ten też jest czerwony, więc ten też może być na przemyt. Ok, nie ucieka. Zobaczymy, czy tutaj dostaniemy full kasy, czy nie. Kurwa, co? Dwie przebite opony miał? Nichuja. Czy to nie trzy szyby? Chuj wie. No, pokazało, że dwie, ale... przebite opony miał. Dziwne. Dobra, mniejsza z tym. Dokumenty, kurwa, mordo, a nie... Pierdolej, no. Ej, co jest, kurde, zawiesił się. Ale masz dziwne, kurwa, imię. Igdal. Ghlonti. Igdal Ghlonti. Zobaczmy, czy się numery tutaj zgadzają. Okej. Do sierpnia, do grudnia, w porządku, zjednoczone reali. Igdal, Igdal, Glonti, Glonti, dobra, jest. Zjednoczone reali, tutaj ma być ktoś ze zjednoczonego reali i czerwony pojazd. Okej, 47 1HF, tu się zgadza. Ilich 57. Zaraz zobaczymy. No dobra, to jest ten samochód. Zderzak ma, światła ma. Lusterka są. 53,30 maksymalna waga. Ok, no to jest ok. Ale przewozi te meczki. To jest sztuczny osioł. Znaczy koza. Ile kurwa pieniędzy. Jebaniutki. A to są akurat żywe. Nie będziemy ich bić, bo to niemiło. Jeszcze się peta do mnie przypierdoli, czy tam coś. No ale dobra, no to sprawdzamy. Opona też. Tej nie ma. Fałszywy hajs. W tej też. Zarobiście. Moment, ale zaznaczyłeś chyba typ pojazdu. Co zaznaczyłem? Się nic nie zaznacza. Tu się dopiero zaznacza, ale to... Przebite... O, a przebite opony się wyzerowały, bo sam je przebijam. Przy poprzednim... Teraz już nie zobaczę, czy zobaczę. Nie, przebite opony, proszę bardzo. Typ pojazdu był zaznaczony jako... W sensie tu było... Tu mam krzyżyk, to znaczy, że zrobiłem to dobrze, nie? W sensie dobrze zaznaczyłem, bo to się nie zgadzało. Jeżeli bym zrobił coś, co się... Co tutaj nie pasowało, to bym to zaznaczyło na czerwono, że to się nie zgadzało. Że na przykład zaznaczyłem, że to jest zły typ pojazdu, a typ pojazdu był dobry. Tu chodziło o przebitą oponę. W tamtym poprzednim. Dobra, przeszukajmy wszystkie oponki, bo... Tak, może coś tutaj być. O, proszę bardzo. Kolejna kasa. Fałszywa, ukryta. Tutaj o dziwo nic. Pod sufitka. Patrzę, czy tam pod konsolą nie ma, ale nie widzę. Wyglądałoby na to, że to wszystko. Areścik, kurde. Ważyć już ważyliśmy, ale... Okej, przestępca aresztowany. Przynajmniej teraz możemy 5 już tutaj trzymać. Że co, że teraz mniej będą ważyć bez tych pieniędzy? 52, 50, nie wiem ile było wcześniej. No ale dobra, no to chyba wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze możemy tutaj sprawdzić jego kokpit.
ogóle kokpit to nie jest zbyt ładne słowo, ale takie jest, nie ma innego za bardzo. Dobra. Bier gruchota. Tak, zmniejszyła się waga? No, możliwe. Znaczy masa, przepraszam. Jest taka opcja. No, idealnie. Jeszcze jeden. I co? Czerwony nam został, czyli to. No, ale też był czerwony. No dobra, to był jeden przemytnik, jeszcze trzech nam pozostaje. 43 lata i dwie wybite szyby. Zaraz upatrzam na ten. Dobra, brak lusterek, brak zderzaków. Światła ma przynajmniej całe. Opony też, ale nie ma ani światła, ani zderzaków. Zainteresowany jestem, zainteresowany, co tam masz w środku, mordo. Madre ili ostrożnie. No jeszcze mam jedną rzecz. Dobra, dawaj ten dokument może jakiś. Zobaczymy, ile ma lat, bo to 43 lata też jest istotna sprawa. Ten ma 50, dobra, do maja, do września, w porządku. Tu się zgadza, tak. Fadil Amiri, okej. Okay. Spiszmy, co tu jest. Nie widzę tu przemytu żadnego. Płatki śniadaniowe, to naprawdę są płatki śniadaniowe? Kurwa, to jest opakowanie płatków śniadaniowych? Co on ma je, kurwa, na rok? Na 3 lata w tym momencie? Zawet 15, 20. Tylko wyładowałem w sumie tego, nie? No ale ileż to może ważyć? No płatków, kurwa, ma trochę. Dobra, tutaj się zgadza. To jest zawet, z tego co kojarzę. O właśnie. Tylko, że... A znaczy to jest taki wersji... A wiesz, wiecie, jest tu... Przepraszam, jest typ A i jest typ B kombi. Dobra. Że zawet się zgadza. To się zgadza. Rejestrację jeszcze. Kurwa, gdzie masz rejestrację, mordo? Jest. XOH8697YZ. No to tu się zgadza. No rejestracyjny. Brak zderzaków, brak lusterek. Wybrakowana karoseria. No brak właściwie w ogóle tego, rejestracji z przodu, nie? To jest też problematyczne. No i dobra, jeżeli teraz ma więcej niż 3 lusterki, to odmowa, nie? Karta techniczna, błędy w dokumencie powinny skutkować odmową wjazdu. Tutaj przygotowania do igrzysk i mamy, słuchajcie, raport inspekcji. Regulacje wjazdowe się panu nie zgadzają. Niestety. Także do widzenia, wszystko inne było ok. Okej, dawaj następnego. Papa, napraw auto. Kurde, też nie ma maksa, co jest? Gdzie miał, kurwa, szybę wybitą? No bez już jaj. Dokument, dawaj. Akrowrotaj. Okej. Jemelian Sorokin. Dobra, do września. Cio. Do września, do grudnia, tu się zgadza. Zobaczymy, ile ma lat.
59, to nieważne. Tutaj jest zgodność, numer rejestracyjny, KZV 3586 PS. Dobra. Zderzaki, lusterka mamy. Dobra, Boże, trochę tego ma. Akronur masz menot czas. Dobra, tu w porządku. Oponę ma przebitą jedną. To sobie zanotujmy od razu. Brak... Nie, przebita opona. Szyby, no nie widzę szyb wybitych. Lusterka są, światła i zderzak. Światła. Zderzak. Szkoda tylko, że wypakowałem zanim zważyłem, no ale nieważne. Dawaj ten raport. Lecimy, co tam mamy. Ciekawy. Dobra. Zagrożenie biologiczne, o Boże. Trzy skrzynki seriów, zagrożenie biologiczne 2, worek z nawozem 9, kuchenka gazowa, a jest tutaj, czemu ona stoi tak osobno? Dobra, nic tam nie ma. Czy tu nam się zgadza akurat. Teraz musimy prosić ziomeczkę, żeby nam to spakował, bo musimy jeszcze zważyć. O, siemanko Justyna, cześć. Nie no, opuścił szybę. To wy go tak, kurde, ganiacie. Opuszczono ma szybę. Dobra. Tu się zgadza. No i przepraszam, ale to jest najwyraźniej odpowiedni moment na zakończenie streama. Jest 12 godzina. Zobaczmy sobie tylko. Azar V. Czy to jest ten? To jest ten. Nawet kolor się zgadza. 26,50. Ok, dopuszczalne nie jest przekroczone. A, że w tym ten poprzedni. No dobra. A, że nie opuścił szyby, tylko mi podał po prostu ten. I dlatego ta jedna szyba wybita była więcej. No dobra. Dwie wybite szyby, tu nie ma nic wybitego. Dobra, no to kurde, tu się chłopak zgadza, o dziwo. Tak? No jedna przebita opona, ale to nie jest powód do odmowy. Więc kontrola zakończona. Poprawnie. A jeszcze tam został nam chyba jeden klient do obsłużenia. Tak, jeden. No to dawaj go. Ostatni. No, jest perfekcyjna kontrola. No w końcu. Siemanko. Ten od razu przynajmniej wie, że dokumenty musi mi dać. Jesteś lepty durak, ale ma i zalić meno. Powratku heno, a ja madro kosztować od maszynu. Salim! Nie, Selim, przepraszam. Selim Rauf. Okej, zobaczmy tak. Dobra, Zjednoczone Reali. Listopad. Ale panu się nie zgadza. Dwa dni ma chłop na wjazd. Dobra, ma dwie świnie. Zagr 53, zobaczmy. Zagr 53. To jest ten samochód? No chyba tak. Taki charakterystyczny przód. Tak, tak, dobra, to jest jedyne. Zagr 53, 42-40. Zważmy go sobie. Okej, okay, tu się zgadza. To puszczanie się zgadza. DYD 7366KI. Dobra. Chyba wszystko okej. Okay. Ma apteczkę tylko chłop. Tam też brak. Chodźmy tutaj.
czy świnie są prawdziwe. Ruszają się więc raczej prawdziwe. No, możliwe, że tutaj też będzie wszystko dobrze. Dobra, jeszcze stan techniczny. Zderzaki są. Znaczy, zderzak jeden jest, lusterka widzę są, światła nie rozwalone. Szyb nie widzę wybitych. A, wiem co jeszcze miałem sprawdzić. Ile ma lat? 32. No to dobra. Tak, tak, tak. Pewnie zderzaka nie ma normalnie z tyłu. Okej, światełka są. Brak wybrakowań karoserii. Co jeszcze musimy sprawdzić? To mamy. Zdjęcie się zgadza. No nie widzę żadnych tu wybrakowań, ani nic więcej. Ładunek potwierdzony. To dobra, jedź pan. Chyba jest okej. Atlista. Chyba będzie. Jej, perfekcyjnie. Dobra. No to co? To idziemy się kłaść z papierosami, w ogóle te papierosy cały czas tam. Jest, dzień 13. Oj, dobra. Coś tam zarobiliśmy, trzeba będzie wydać znowu na jakieś ulepszenia. Ale to jest tak, im bardziej ulepszasz, tym więcej musisz wydawać na te budynki potem. Na utrzymanie tego wszystkiego. Nasz adrowni nie próżna, ten no, dobra, słuchajcie. Myślę, że tyle na dzisiaj.